12 lutego wspominamy świętych z Abityeny, męczenników. Do północnej części Afryki wiara chrześcijańska dotarła stosunkowo szybko i tam Kościół prężnie się rozwijał. Niedziela nie była wtedy dniem wolnym od pracy, więc chrześcijanie spotykali się w niedzielę nad ranem nie w kościele, bo kościołów jeszcze nie było, ale w domach prywatnych lub w innym wyznaczonym miejscu i w niedzielę nad ranem odprawiali mszę świętą, przyjmowali komunię, a potem każdy musiał iść do swoich zajęć. Tak też było w mieście Abityena w północnej Afryce w okolicach Kartaginy. Do naszych czasów zachowały się już tylko ruiny tego miasta. Tam zginęli chrześcijanie, a wśród nich dzieci. Martyrologium rzymskie 12 lutego wymienia męczenników z Abityeny. Czytamy: w Kartaginie wspomina się męczenników z Abityencjum, którzy podczas prześladowań za cesarza Dioklecjana, kiedy wbrew zakazowi przybyli do świątyni zgodnie ze swoim zwyczajem, aby uroczyście celebrować mszę świętą, zostali przez urzędników i żołnierzy schwytani i zaprowadzeni do Kartaginy, do prokonsula Anulino, gdzie byli przesłuchiwani. Mimo tortur sami siebie nazywali chrześcijanami i nie mogli oświadczyć, że przestaną składać ofiarę pańską. Z tego powodu w różnych miejscach i czasie błogosławioną krew przelewali. Wśród tych męczenników było czworo dzieci kapłana Saturnina, Saturnino, Felix, Maria i Hilaria, którzy życie za swoją wiarę w Pana Jezusa i wierność Kościołowi oddali w 304 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy Dzień Męczeństwa Świętych Męczenników z Abityeny. Przyjmij nasze prośby i spraw, abyśmy naśladowali ich stałość w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.